Piotr Walaski po ważeniu Seaside Battles, cześć. Cześć, witam wszystkich. No przede wszystkim może od tego zacznę, że faktycznie jesteś teraz zawodnikiem tutaj Berserker Steam, rozumiem, tak? Zawodnikiem, który się sprowadził do Szczecina. Miałeś swoje powody właśnie i chciałem usłyszeć, jakie to są powody, bo to jest kwiecień, jak wspomniałeś mi, to jest ten czas, czyli po twoich trzech pojedynkach, które niestety nie były na twoją korzyść. Ostatni był w lutym i to był taki moment pewnie jakichś przemyśleń, i takich postanowień. I właśnie jednym z nich jest sprowadzenie się tutaj. Dlaczego? No tak jak powiedziałeś, był to moment kluczowy, ta trzecia porażka z rzędu i stwierdziłem, że albo idę do przodu i się rozwijam i po prostu wyjeżdżam, zostawiam wszystko w tyle i przeprowadzam się, no albo nie ma sensu tego dalej ciągnąć, tak? A kocham ten sport i stwierdziłem, że chcę się rozwijać. No, zostawić wszystko w tyle to jest bardzo odważna decyzja. Znaczy muszę przyznać, że kto jak kto, ale zawodnicy MMA mają taką psychikę, że faktycznie potrafią się skoncentrować na jednym celu i faktycznie jeżeli tym celem jest walczyć i zwyciężać, to wy to potraficie. Natomiast wciąż wydaje mi się, to jest niełatwe zostawić swoje życie po prostu i pojechać. No to jest bardzo niełatwe, ale sprawy w Łodzi też się pokomplikowały. Szartopni zostało zamknięte też w wyniku pandemii. Upadła też siłownia, w której prowadziłem treningi, więc tak na dobrą sprawę teraz jakbym tam wrócił, to nie mam ani gdzie prowadzić treningów, ani gdzie trenować, więc no tak to wygląda. No i moje przygotowania do tych ostatnich walk też nie wyglądały tak, jak wyglądać powinny, dlatego że w sumie trenowałem na treningach, które też ja prowadziłem, no bo wiadomo, grupa zawodnicza się rozleciała, miałem też treningi indywidualne z Zaborem i tak dalej, no ale jednak zabrakło takiej mocnej ekipy sparingowej w mojej wadze, bo gdzieś tam od kilku lat chłopaków po prostu mocnych w mojej wadze w Łodzi no już trochę nie ma, gdzieś tam w wyniku ich spraw prywatnych i tak dalej trochę się tam ekipa rozleciała, więc tam już się w to bardziej zagłębiać nie będę, no ale po prostu sytuacja, która tam była, zmusiła mnie do tego, żeby coś zmienić i jestem teraz w Szczecinie. No powiedz, jak się odnajdujesz w nowym środowisku, bo powiedzmy, wiesz, przyjeżdżając z zewnątrz, to niejako jeszcze tym bardziej, biorąc pod uwagę Szczecin, jakby charaktery tutaj tych mieszkańców lokalnych, to jest tak trochę, wydaje mi się, że trzeba się trochę przetrzeć, tak żeby cię trochę zaakceptowano. Nie wiem, może się mylę, a może cię od razu przywitano z otwartymi rękoma. To znaczy, chłopaki naprawdę bardzo dobrze mi przyjęli, bardzo dobrze przyjęli mnie też trenerzy. Bardzo im za to dziękuję, bo naprawdę gdzieś tam po tygodniu, dwóch już się poczułem jak u swoich, więc jest pięknie. A jak to jest właśnie, bo twój charakter, jakby ty byłeś takim zawodnikiem zawsze też, który po prostu lubił, nie kalkulował, szedł do przodu. Różnie się to kończyło. Były zwycięstwa, były ostatnio właśnie porażki, więc podejrzewam, że no, coś tutaj postanowiono z tym zrobić, w jakiś sposób ciebie być może utemperować, ukierunkować, bo z jednej strony jakby umiejętności są, no ale dwa, że faktycznie no, ta głowa zawsze jest, właściwe nastawienie jest takim kluczem i jakby jakie takie były główne, nie wiem, założenia, postanowienia trenera właśnie, co zrobił z tobą? Znaczy, przede wszystkim mam teraz dużo mocniejszych sparring partnerów w mojej wadze, tak? Dlatego że trenując w Łodzi, ostatnio w mojej wadze byli zawodnicy albo dużo mniej doświadczeni ode mnie, albo raczej byli to amatorzy. Wszyscy zawodnicy, którzy bili się zawodowo, to byli raczej w kategorii 70, tam 77 też się zdarzali, więc no, że tak powiem, trenując z lżejszymi, mocnymi zawodnikami na co dzień, to no, nie zbudujesz takiej formy. Jeżeli później wydawało mi się, że moi przeciwnicy byli tacy silni, no to nieprawda, że oni byli aż tak silni, tylko po prostu ja trenowałem z lżejszymi zawodnikami albo z zawodnikami, którzy bili się na galach lub na almach, więc na galach amatorskich lub na almach, więc dlatego też trzeba było po prostu to zmienić i wyjechać, tak? I czuję, że zrobiłem duży progres w Szczecinie. Ogromne podziękowania dla trenerów Piotra Bagińskiego, Tomasza Nokowskiego od Zapasów, Radka Króla z BKS Olimp Szczecin. Ogromne podziękowania też dla Michała Materli, bo praktycznie od kiedy przyjechałem, po każdym treningu jeszcze godzinę miałem praktycznie z nim trening indywidualny. Poprawiał moje błędy i później widziałem na sparingach, że z tygodnia na tydzień to wygląda coraz lepiej. Stójkę też objął Macieja Jewtuszko, u niego robię treningi Muay Thai. I też największe podziękowania w sumie dla dwóch osób. Pierwsza Tomi Romanowski, bo przez to, że zbrataliśmy się w programie, przyjechałem kilka razy wcześniej do Szczecina tak na tydzień i no, stwierdziłem, że chciałbym tam trenować. I ogromne podziękowania dla mojego menadżera, przyjeżdżając tutaj, wszedłem pod management PJ Promotion Piotra Janusza. I tak naprawdę ogarnął mi to, że przyjeżdżając tutaj, już miałem ogarnięte miejsce, w którym mogę prowadzić jakieś treningi i tak dalej, więc naprawdę bardzo dużo mu zawdzięczam. No i dzięki niemu też jestem tutaj teraz i odbędzie się jutro ta walka. Z opisu te zmiany brzmią dobrze. Nawet też widziałem taki twój opis, jeden z nowszych właśnie, że czujesz się szybszy niż kiedykolwiek właśnie. Wziąłeś sobie do serca te słynne speed kills, tak, że szybkość zabija. No dokładnie, ta szybkość wydaje mi się, że jeszcze nie była na takim poziomie, jakim jest teraz i
No i nie mogę się doczekać jutrzejszej walki. Super. W takim razie ja też. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam.